No cześć, dzień dobry. Witajcie w zwyczajnym reading vlogu. Dobrze, jest godzina 11:30. Ja mam dzisiaj bardzo luźny dzień, trochę pospałam. W sumie to dopiero zjadłam śniadanie, potrzebowałam troszeczkę odpocząć. Jak wiecie, nie pojawiły się żadne świąteczne materiały na kanale w tym roku. W poprzednim roku był spóźniony vlogmas, świąteczny vlog, który w sumie pojawił się dopiero po nowym roku. W tym roku wiedziałam, że nie będę w stanie tego zrobić na czas i nie widziałam sensu po prostu publikowania tego kiedy indziej. Teraz jest ten okres, ten tydzień przed nowym rokiem i lubię ten tydzień. Nie lubię samego nowego roku i Sylwestra. Jakoś tak nie przypadam, ale mam wrażenie, że teraz ten czas właśnie między świętami a Nowym Rokiem płynie troszeczkę wolniej, więc ja tak płynę sobie powoli razem z nim i pomyślałam, że zrobię takiego normalnego vloga, gdzie sobie po prostu będziemy siedzieć i gadać o książkach, nic szczególnego nie będzie się działo. Będzie bardzo domowy i nie mam zamiaru w sumie nigdzie wychodzić, nie wiem, czy muszę dzisiaj gdzieś wyjść coś załatwić. Na pewno bym chciała przesadzić moje roślinki. Wiem, że to nie jest najlepsza pora na przesadzanie ich, ale coś je bardzo mocno boli i mnie boli jednocześnie to, jak patrzę, że im te listki opadają i mam wrażenie, że bidulki już nie mają miejsca na korzenie, dlatego dzisiaj chciałabym się tym zająć. A teraz opowiem Wam może tak pokrótce chociaż o książkach, bo jakiś czas temu, chyba dwa dni temu, dwa dni temu zrobiłam sobie taki maraton sama ze sobą, gdzie po prostu siedziałam do późnych godzin, to znaczy gdzieś tak do 12, do 12 w nocy siedziałam i czytałam. I wtedy udało mi się przeczytać Zanim wystygnie kawa Toshikazu Kawaguchi. To jest książka z wydawnictwa Relacje. Znowu patrzę tam, bo myślę, że tu jest kamera, a kamera jest tu. Ja powiem Wam, że ta książka zbierała tak dobre recenzje, internet zawrzał, był pełen ekscytacji, gdy to wydawnictwo zapowiedziało ten tytuł u siebie jako premiera. I ja też sama się bardzo mocno podekscytowałam i chciałam to przeczytać, co właśnie poczyniłam z dość dużym opóźnieniem względem premiery. No i niestety, słuchajcie, klops, nie wiem skąd te wszystkie peany nad tą książką, szczerze Wam powiem, to też jest kolejny dowód na to, że ja chyba bardzo mocno mijam się z literaturą azjatycką. No nie wiem, jeszcze coś tam będę próbować, ale powiem Wam szczerze, że moje nadzieje znacznie spadły. Są tutaj cztery opowiadania, cztery historie w sumie różnych osób, które przychodzą do kawiarni, w której można podróżować w czasie. Można udać się do przeszłości lub do przyszłości. Jest dużo warunków do spełnienia, żeby odbyć taką podróż. A najważniejszym z nich jest, aby wrócić do teraźniejszości, zanim wystygnie kawa. Też jest ciekawe to, że te wydarzenia, w sensie moment, do którego się udajemy, czy to przeszłość, czy to przyszłość, absolutnie nic nie zmieni w czasach teraźniejszych. Po prostu wszystko będzie tak, jak było. I on nie będzie miał absolutnie wpływu na inne wydarzenia, więc w sumie niewiele to zmienia tak naprawdę, a ludzie i tak decydują się takie podróże odbywać. I faktycznie coś w tym jest. Najbardziej chwyciło mnie za serce chyba opowiadanie z siostrami. Było mi bardzo przykro, ale też nie aż na tyle, żeby uronić łzę. Po prostu dość zwyczajne, żeby spędzić może miło wieczór. Nie wiem, za dużo melancholii to we mnie nie wzbudziło, ani też jakichś większych refleksji. Ciężko powiedzieć, naprawdę dość mocno się zawiodłam na tej książce niestety. Po prostu zwyczajna. Nie miałabym nic przeciwko tej zwyczajności, gdyby nie to, że naczytałam się tyle wspaniałych recenzji w ogóle. No cóż. Bywa i tak, takie książki też się zdarzają, niemniej jest mi troszkę przykro, no ale całe szczęście na ratunek. Znowu tu patrzę, znowu myślę, że to jest kamera, Martunia, tu się patrz. Na szczęście na ratunek przybył Jakub Małecki i jego Historie podniebne i ja jestem absolutnie zachwycona po prostu tym tytułem.
Nie wiem, no coś mnie tak tknęło, żeby sięgnąć po kolejną książkę pana Jakuba i jestem przeszczęśliwa, że to zrobiłam. To jest zbiór opowiadań. I ja uważam, że niewiele osób potrafi pisać opowiadania, ale Jakub Małecki jest właśnie jedną z tych osób. Uważam, że robi to wspaniale. Zawsze one gdzieś tam się ze sobą łączą, mają jakąś tam jedną nić. Czasami trochę grubszą, czasami trochę cieńszą, ale jest gdzieś tam ten element wspólny dla wszystkich tych opowiadań. No ostatnie dwa to po prostu... Wow, ostatnie to mi już całkiem zwaliło z nóg i byłam bardzo, bardzo bliska płaczu. No te dwa ostatnie myślę, że są tutaj najbardziej wyjątkowe. Historie podniebne. Troszeczkę ten tytuł jest taki zabawny, powiedziałabym, bo to są zwykłe historie zwykłych ludzi, którzy żyją pod tym samym niebem co my. No tacy zwyczajni, ale to jest podniebne, samo hasło podniebne jest dla mnie takie już bardziej wyniosłe i to bardzo mocno tutaj właśnie czuć, że dla nas jak my to czytamy, to może być coś zwykłego, tak? Ale dla tych ludzi to są takie, cały świat tutaj jest. Niektóre elementy są dla nich po prostu całym światem i to tak mocno właśnie tutaj czuć. Bardzo mi się podobało. Ja zresztą uważam, że no Jakub Małecki ma wybitne pióro. Nikt nie pisze tak prostych historii, tak prostym językiem, ale jednocześnie wrzuca między wersami po prostu tyle różnych wartości, jakichś przemyśleń. No to jest wspaniałe, dla mnie to jest ogromna sztuka, naprawdę. Mówcie co chcecie, że to jest zwyczajny pisarz i tak dalej. Nie, no dla mnie jest on wyjątkowy, bardzo mocno trafia w mój gust. Bardzo doceniam jego kunszt literacki. Skończyłam też czytać Górnacha, czyli Noblistę, książka pod tytułem Powróceni. Bardzo interesująca lektura, ja podchodziłam do niej dość sceptycznie, bo nie są to tematy... takie jakby agrokulturalne i też społeczne czy historyczne, które mnie jakoś mocno interesują. Ale doszłam do wniosku, że okej, spróbujmy i powiem Wam, że nie żałuję. Może nie zdobyła mojego serca, nie będzie w tej tegorocznej topce, ale naprawdę przyjemnie mnie ta książka zaskoczyła. Tutaj mamy historię czterech osób, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane, spotkało ich wiele złego w życiu. To jest też okres, kiedy Niemcy wtargnęli na ich rejony i rozpoczął się ten cały proces asymilacji i tym podobne, więc z jednej strony powinna być to historia dość bliska nam, Polakom, bo gdzieś są te elementy wspólne. Aczkolwiek nie czułam aż takiej mocnej więzi z żadnym z bohaterów. Hamza okazał się być bardzo zaskakujący tutaj, bardzo mocno gdzieś tam moje serce biło w kierunku Afii. Jednak jej historia troszeczkę zeszła na drugi plan i Hamza przejął tutaj pierwsze skrzypce. I muszę przyznać, że jego postać była dla mnie mocno intrygująca. Pióro tutaj Górnacha uważam, że jest naprawdę wspaniałe. No włada tym piórem jak mało kto. Naprawdę zasłużony Nobel moim zdaniem. Chociaż tak jak mówię, do mnie nie trafiła, mnie z nóg jakoś mocno nie zwaliła, to widzę te wszystkie... zalety tej książki. Potrafię zrozumieć właśnie ten wybór. No, wszystkie krajobrazy i w ogóle te sytuacje, to ja jak to czytałam, to ja się czułam, jakbym oglądała film. Każde słowo było na właściwym miejscu. Też uważam, że ja miałam dość duże braki, już po lekturze tej książki widzę to. Dość duże braki, jeśli chodzi po prostu o to, że no nie mam tej wiedzy historycznej, tak, tego podłoża. Na pewno łatwiej byłoby mi to wszystko zrozumieć, a tutaj jednak gdzieś te ubytki są i czuć to, że nie mam takiej kompletnej historii tego całego obrazu, żeby to wszystko zrozumieć, tak jak Górnach chciałoby, żebym zrozumiała. Ale mimo wszystko bardzo Wam polecam, bo przyjemnie mi się to czytało. Skłoniła mnie też do refleksji parę razy, wzbudziła we mnie jakieś emocje, no ale niestety nie będzie to top of the top. Nobliści chyba zresztą nie są mi pisani, z tego co zauważyłam, bo przy Kazuo Ishiguro zasnęłam. Przy biegunach to w ogóle odleciałam tak, że nie wiedziałam totalnie o co tam chodzi. Chociaż Empuzjon ojejku, Prowadź swój pług przez kości umarłych, to Karczuk bardzo mi się podobały.
i są to powieści noblistki, więc to też był powód, przez który tak sceptycznie podchodziłam do kolejnego Nobla, ale tutaj naprawdę miło się zaskoczyłam, jest dość przystępnie napisany. Mówię, jeśli są tu osoby, które mają wiedzę na ten temat i się tym interesują, to naprawdę może to być książka bardzo dobra dla Was i znajdziecie w niej więcej niż ja. Teraz Wam pokażę, co czytam obecnie. Jestem po prostu na takiej fali czytelniczej, że jeju, jestem przeszczęśliwa. To jest niesamowite. Aha, i skończyłam jeszcze Królową Głodu w audiobooku. Ciekawe to było, bo to była książka Chmielarza, który bardzo mocno nam się kojarzy z thrillerem i kryminałem, bo on tak dumnie reprezentuje ten gatunek tutaj na tej naszej polskiej scenie wydawniczej, a tam mieliśmy trochę fantazy, trochę horroru, grozy. Ciekawe to było, uważam, że to był naprawdę nieźle zbudowany świat. Niestety ta książka ma parę mankamentów. Bardzo nie podobało mi się tutaj podejście do kobiet, dość przedmiotowe momentami. Więc no nie za bardzo. Wątek romantyczny moim zdaniem tam był totalnie zbędny. Ja go nie potrzebowałam, on też zresztą się jakoś mocno nie rozwijał. Niczego do tej książki nie wniósł, nikogo nie zmienił tak naprawdę. Więc no nie do końca rozumiem, dlaczego tam się znalazł. Być może już z czystego przyzwyczajenia, bo mam wrażenie, że w każdej książce pana Chmielarza gdzieś ten wątek romantyczny się przywija. Ale pani Wojciechu, jeśli pan to ogląda, to nie jest absolutnie żaden must have. Książka bez wątku romantycznego też jest spoko. I myślę, że ta byłaby znacznie lepsza. Tak zerkam sobie tam na nią, bo mam na regale, zapomniałam jej tutaj przynieść, bo tak jak mówię, słuchałam w audiobooku, zresztą nagranego przez pana Filipa Kosiora, więc naprawdę świetnie mi się tego słuchało. Ciekawa intryga, ciekawa historia, gdzieś tam troszeczkę miałam taki ząg, gdzieś tam te oczy mi trochę się, wiecie, powiększyły w trakcie słuchania. Byłam zaangażowana, ale nie będzie to niestety najlepsza książka pana Chmielarza, aczkolwiek nie obraziłabym się, gdyby ponownie stworzył coś w tym klimacie, bo myślę, że ma naprawdę bardzo fajną wyobraźnię, fajne pomysły. Dziś to wodze fantazji puścił dość mocne i to wszystko było też fajnie zbudowane, jeśli chodzi o ten świat. Choć momentami może faktycznie było troszeczkę za dużo tego chaosu, za dużo chyba bohaterów. Może z tej strony bym to bardziej powiedziała, aczkolwiek naprawdę byłabym ciekawa. Aha, i zaczęłam jeszcze wczoraj Mecz to pretekst, futbol, wojna, zaraz ładuje mi się tytuł. Mecz to pretekst, futbol, wojna, polityka. Jest to książka z wydawnictwa SQN, więc sobie to słucham też w audio. Na razie jest, nie zaczyna się jakoś super, to znaczy fajnie przedstawia to te konotacje właśnie z polityką. Z polityką, chyba tak się akcentuje to słowo, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie są to moje regiony i trochę ciężko mi za tym wszystkim nadążyć, bo jest tam dużo takich faktów, dużo nazwisk, dat, jakichś tam organizacji, o których ja może nie do końca jestem, z którymi ja nie do końca jestem zaznajomiona, więc czuję te braki i ciężko mi jest po prostu to wszystko zebrać właśnie w tą jedną całość, ale będę słuchać dalej. Anita Werner jest lektorką i miałam też w ogóle sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest komentatorka sportowa. Zaraz w ogóle się okaże, że ja z tego vloga zrobię tutaj dla Was ten. Jak on się nazywa? Wrap up. Dobra, Anita Werner. Tak, dziennikarka telewizyjna. Tak, wiedziałam, że coś, skądś kojarzę ten głos. Dobrze, a teraz tak pokrótce Wam opowiem, że czytam Paksa, Droga do domu, Sary Pennypacker, to jest drugi tom. Ja pierwszy tom czytałam w ubiegłym roku i popłynęło kilka łez. Teraz jestem na stronie setnej, zaczęłam właśnie wczoraj w trakcie zebrania takiego wspólnego czytania na czytelni Wydaje Nam Się. Na Facebooku zostawię Wam link, bo tam się spotykamy raz na jakiś czas i po prostu spotykamy się na Zoomie i czytamy wszyscy razem w ciszy, nie ma gadania, tylko po prostu sobie siedzimy i czytamy wspólnie. To jest naprawdę super, też bardzo motywujące, więc zapraszam Was gorąco. Tutaj już czuję, że mogą popłynąć te łzy, dzisiaj będę chciała ją skończyć i to też będzie się pojawiało tutaj na tym vlogu, na pewno ta książka. Dalej jestem w tym ferworze czytania, więc dzisiaj dużo poczytam. Jest tu parę takich nieścisłości, jeśli chodzi o głównego bohatera, o Petera, który ma 12 lat, a gdzieś tam buduje dom. Naprawdę? No nie wiem, nie do końca jestem przekonana, czy to aby nie jest troszeczkę takie koloryzowane aż za bardzo, no ale dobra, najbardziej skupiam się po prostu na jego relacji z tym Liskiem, bo na ten moment są jakby rozdzieleni i liczę na to, że się spotkają
i ciekawa jestem, jak te ich dalsze losy się potoczą. I teraz pokażę Wam też książki, które chciałabym zacząć czytać dzisiaj jeszcze może, przynajmniej jedną z nich. Mam tutaj Stregę i prawdopodobnie ona pójdzie na pierwszy ogień po Paksie. Mam tutaj Bunny, Mony Awad, na którego mam już chrapkę od dłuższego czasu, i It Ends With Us, Colleen Hoover, ulala! Różowo się zrobiło, nie wiem od której zacznę. To mam w oryginale, po angielsku, to jest już po polsku. No nie wiem, nie wiem, troszeczkę tak się wycofałam, jeśli chodzi o tę książkę. Trochę się boję, więc bardziej jestem skłonna ku tej, ale you never know. You never know, co się wydarzy i po co sięgnę. Dobra, bo już nagadałam się 17 minut, a to miał być tylko wstęp do vloga. Mamma mia. Dobra, ja kończę kawę, kończę makowca. Uj, tu się ruszy trochę. Dobra, trochę się skrzywił statyw teraz, bo wzięłam mój talerzek, będę kończyć makowca. Dziwne, że jeszcze w makowca się nie zamieniłam, ale ja uwielbiam to ciasto. Poczytam sobie troszeczkę i później weźmiemy się za przesadzanie kwiatałków i zobaczymy, co będziemy jeszcze dzisiaj robić. Wdzięczny kadr bardzo, ale będę teraz przesadzać roślinki, tak jak mówiłam wcześniej, bo moja szeflera ma jakieś takie czarne plamki i nie wiem, czy to jest dlatego, że ma mało miejsca już w doniczce, bo ta doniczka jest dość mała. Właśnie. I ona tutaj puściła bardzo dużo jeszcze latem małych listków. W sensie tych gałązek, a one praktycznie, no i teraz przestała rosnąć, bo też wegetuje, jest zima. Ona się tak biedna telepi, muszę jej kupić jakiś patyczek. I tutaj miała bardzo dużo takich nowych, możecie zobaczyć, ale one, o, to już na przykład odlatuje. I tego było więcej, tutaj i tu, i tu. I to wszystko mi poodpadało i mi jest strasznie smutno i martwi się, co jej dolega. Bo mam jeszcze tutaj szczepkę drugą i tamta ma w ogóle takie ciemniejsze liście, ta ma jaśniejsze, ale ta też stoi bliżej okna, więc może dlatego. I właśnie nie wiem, czy to jest dla niej dobre miejsce teraz, bo jak otwieram okno, jest zimno, a one chyba tego nie lubią. Więc chyba trzeba znaleźć jakąś nową miejscówkę. I będę też przesadzać to. Nie wiem, co to jest w ogóle za roślina, ale dostałam ją od taty na urodziny i wydaje mi się, że też ma mało miejsca już, bo zobaczycie. O, widzicie to? Strasznie mi jest smutno, jak na to patrzę. I ona wypuściła raz, dwa, trzy, cztery pędy nowe. Więc będę robić też szczepki dla mojej siostry, bo jej się to bardzo podoba, ta roślinka. No generalnie cały czas wypuszcza nowe liście, ale w sumie wypuści nowy i zrzuca ten stary od spodu. Więc something is no yes. I dzisiaj się tym zajmiemy. W ogóle skończyłam czytać Pak za drugi tom. Zbeczałam się po prostu jak dziecko, nie mogłam przestać w ogóle płakać i nie mogłam się uspokoić już pod koniec. Znacznie mocniejszy towar w ogóle niż pierwszy tom, ale chyba nie będę Wam teraz o tym mówić. Teraz po prostu przesadzę te roślinki i mam nadzieję, że to im pomoże. So let's do it! Okej, okay, udało się przesadzić tego małego robaczka. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Dałam trochę keramzytu na spód. Keramzyt, tak się mówi? Chyba tak. Żeby tam miał przewiew i żeby w ogóle woda nie stała, bo mam wrażenie, że to mogłoby trochę skrzywdzić, bo w poprzedniej doniczce ta woda nie miała za bardzo gdzie uciekać. Więc tak, mam nadzieję, że mu teraz tam wygodnie. I zrobiłam też dwie szczepki, ale one tak blisko rosły tego głównej
tej głównej łodygi chyba, można tak powiedzieć, że no są korzonki, ale taki był trzask, jakbym coś ułamała i trochę aż mnie serduszko zabolało. Ale wsadzę je do wody i zobaczymy, jak mi się będzie żyło i wtedy je przesadzę do ziemi normalnie i dam szczepkę dla siostry. Teraz zabieramy się za moją piękną szeflerę. Muszę tutaj dorobić dziurki i jedziemy dalej. Okay, czysta oczywiście, do towarzyszy. Też kitku. Kontrola jakości. Dobra, przesadziłam tą szeflerę. Proszę bardzo, uszkodziłam jednego listka, ale on czuję, że i tak by odleciał. Tutaj już też muszę, o. Proszę bardzo, sam w sumie odlatuje. Widzicie? O, takie czarne kropki mi się tutaj robią. Listki usychają, I don't know, ale no już tak pięknie rosło, że chyba mi serce pęknie, jak ona całkiem padnie. Więc teraz na bieżąco ją przeglądam codziennie i po prostu pozbywam się tych liści, które są podejrzane następne. O, i miejmy nadzieję, że to jej pomoże. Dam jej inne miejsce, chyba postawię ją tutaj, żeby nie stała tak przy oknie, bo ja często wietrzę pokój. Rano, jak wstaję, wieczorem przed spaniem, a no nie są teraz najwyższe temperatury, więc może ten przeciąg jej przeszkadza. Dlatego dam jej nowe miejsce. W ogóle moja palma też usycha. Look at that. O. Ja ją kupiłam na urodziny sobie w Biedronce, bo była chyba za 55 zł. I bardzo się cieszyłam, ale dostałam od Was bardzo dużo wiadomości na Instagramie, że nacisz się póki możesz, bo zimy nie przetrwa. I faktycznie ta zima przyszła i ona dość mocno cierpi. I nie wiem już, jak mam jej pomóc, więc jestem trochę pogodzona z tym, że do wiosny nie dotrwa. No ale zobaczymy, zobaczymy. Puściła nowe liście, ale one też w sumie już obeschły, więc coś czarno to widzę. No, dobra, sprzątam ten Saigon i zaraz Wam może opowiem coś więcej o Paksie. Mam nadzieję, że ten kadr Wam się podoba, bo mi się podoba bardzo mimo tej jakości. Nie odpalam lampy, żeby tego nie zepsuć, więc troszkę będzie szmerów, ale myślę, że to nic. Słuchajcie, to jest taki bardzo luźny ten reading vlog i ja chcę też zrobić taki ketchup z Wami. Ketchup. Nie taki ketchup. Dać Wam znać w ogóle, co się u mnie działo. Jesteśmy po świętach, więc dostałam też parę prezentów świątecznych, bo razem z dziewczynami robiłyśmy sobie Secret Santa jak co roku. Jak co roku, to była jakby druga edycja dopiero. I w tym roku moją mikołajką była Alex, więc pokażę Wam, co od niej dostałam. Przepiękne zakładki indeksujące, których będę zaraz używać tutaj do stregi, bo idealnie pasują. Kiciusie, bo na mojej wishliście po prostu dałam znać, że wszystko, co w kiciusie, to ja biorę. Dostałam też piękne skarpeteczki różowe, też w kiciusie, ale są w praniu, więc oszczędzę Wam tego widoku. I dostałam też kartkę świąteczną i książkę
biografię Marii Skłodowskiej-Curie napisaną przez jej córkę. Było dość głośno o niej w ubiegłym roku i wiem, że byłyśmy teraz właśnie na KTK i poszłyśmy na stoisko WAB-u i był ostatni egzemplarz, który właśnie Alex copnęła, więc miała teraz szansę, żeby zrobić mi zadośćuczynienie. W środku mam przepiękną dedykację, którą zostawię tylko dla siebie, ale tak, jestem bardzo podekscytowana tą książką. Widziałam, że dużo osób na niej płacze. Mam nadzieję, że ja też. Zaraz Wam też opowiem o tym, co widzieliście wcześniej, jak płakałam, czytając Paksa, ale to za chwilę. I jeszcze z Marą zrobiłyśmy sobie taką małą wymianę paczuszek z Olą, Marą literacką. Ja w ogóle jestem taka gapa, słuchajcie, bo dorwałam, to miało być taka malutka wymiana, taki tyci upominek i w ogóle miało być tylko listy, jakieś drobnostki. Ja jestem gapa, bo dorwałam książkę Musierowicz, tej sagi Pulpecja chyba ona miała tytuł. I wyobraźcie sobie, że nadałam paczkę, wróciłam do domu i się zorientowałam, że ta książka została. Byłam na siebie taka zła, ale to nic, jeszcze będzie okazja. Ja natomiast od Oli dostałam Ukochane dziecko. To jest jakiś thriller. Nie wiem o nim za dużo, szczerze mówiąc, ale będę go mieć na radarze. Niedługo go pewnie zacznę po nowym roku, bo potrzebuję jakiegoś thrilleru, bo ostatnio trochę się przetarałam, mam wrażenie, ciężkimi tytułami. I dostałam te piękne kolczyki w czapki. Chodziłam w nich prawie cały czas w okresie przedświątecznym. Po prostu uwielbiam, są takie słodziutkie. I love it. Są przepiękne te czapeczki. Kocham, kocham, kocham. I Mikołajka, którego jeszcze nie zjadłam, ale pewnie zaraz go opędzluję. Także no. I to były takie prezenciki, z których bardzo się cieszę i dziewczynom bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ściskam Was mocno, jeśli to oglądacie. Tak, może mały update teraz, jeśli chodzi o Paksa. Ten tom przetarł mnie jeszcze bardziej niż pierwszy, czego się nie spodziewałam. No piękna to jest historia, może niekoniecznie dla dzieci, bo to jest dla młodszych, ale w niej jest bardzo, bardzo dużo smutku i wydaje mi się, że jest to troszeczkę za dużo, patrząc na dorosłą osobę, która płakała jak głupia, to może dla dzieci takich małych nie za bardzo. Ale tak, tutaj wracamy do losów Petera i Paksa, czyli Liska. Dobra, nieważne, wytnę to, bo to może być spoiler. Mamy tutaj losy Paksa i Petera, których poznajemy już właśnie w pierwszym tomie. Tutaj Peter zmaga się z ogromnym smutkiem, takim bardzo głębokim, po stracie. Mamy też losy Paksa, czyli tego Liska właśnie z okładki. I końcówka jest po prostu rozdzierająca serce. Ja na samą myśl to mam aż takie... Ojejku, pięknie jest ukazana też właśnie ta relacja człowieka ze zwierzęciem. Ja uwielbiam zwierzęta, z moją czasem jestem bardzo, bardzo blisko. No, kocham ją po prostu jako mojego członka rodziny. Dlatego też ta książka była dla mnie tak istotna i tak bardzo mocno poruszająca. Ja zresztą z wieloma tymi elementami i motywami tej książki mogłam się po prostu utożsamić. Pewnie stąd tyle takich emocji. Może nie każdy będzie na niej płakał jak ja, ale jeśli jesteście po prostu wrażliwi i empatyczni, to na pewno wzbudzi Was wiele takich emocji, bardzo mocno Was poruszę. Ja naprawdę gorąco polecam jeszcze bardziej niż pierwszy tom. Uwielbiam, czytajcie Paksa, bo to jest coś wspaniałego. A teraz już na zakończenie tego vloga będę sobie czytać Stregę. Zobaczymy, czy uda mi się przeczytać dzisiaj całą. To ma 180 stron, ale jest dość sporo tekstu na stronie, więc zobaczymy, nie obiecuję. Jeśli chodzi o audiobooka, Mecz to tylko pretekst, to nie słuchałam dzisiaj w sumie nic, bo jeszcze w międzyczasie sobie oglądałam YouTube i nadrabiałam zaległości, na przykład Urotana, który w końcu się pojawił po półrocznej przerwie, także witamy z powrotem, bardzo się cieszę, bo ja filmy Rotana bardzo lubię i zresztą odsyłam Was na jego kanał. No i tyle. Odpalam z powrotem tutaj moje winyle, które teraz wyciszyłam, żeby mnie YouTube nie zbanował za jakieś dziwne, może nie, że dziwne dźwięki, ale po prostu muzykę objętą prawami autorskimi. Mam chill, spokój. Mam znowu makowca, dziś tutaj kolejna porcja, już ostatnia, smutno. Mam herbatkę, także będę sobie już chillować do końca wieczoru, a z wami złapię się jeszcze później.
słuchacie, jest godzina 23:29 i kończymy tego vloga. Było mi bardzo miło spędzić z Wami dzień, ale zanim jeszcze się pożegnam, to powiem, że właśnie skończyłam strefę. I to było bardzo dziwaczne, bardzo takie oniryczne, surrealistyczne wręcz. I czuję się trochę, jakbym zeszła z jakiegoś kołowrotka. Taka psychodeliczna ta powieść, że ja już nie wiem nic, o co tutaj chodzi, co było prawdą, co było wyobraźnią. Bardzo mocno zatarta jest tutaj ta granica, że nie do końca już wiemy, o co chodzi. Ja bardzo dawno czegoś takiego nie czytałam, o ile w ogóle ja kiedykolwiek czytałam coś takiego, nie wydaje mi się. Bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek muszę się jeszcze nad nią zastanowić i sobie przerobić w głowie parę wątków. Już też nie mam do tego głowy na ten moment, więc zostawię sobie to na jutro i gdzieś tam na Instagramie na pewno jakąś opinię wrzucę. Ale też bardzo mi się podobał tutaj taki niepokój rosnący od momentu, kiedy nasza bohaterka trafia do tego hotelu. Taki niepokój, właśnie napięcie, tu jakaś zbrodnia, o co chodzi, jakieś zjawy, zwidy, zaginiona dziewczyna. I gdzieś to jest wszystko tak dokładane i w takim napięciu czekamy na rozwiązanie sprawy, o którym Wam oczywiście nie będę mówić, żeby tutaj bez spoilerów, ale to było naprawdę ciekawe. To jest taka pauza, której ja jeszcze nie znałam z tej strony tego wydawnictwa. Ale tak jak mówię, muszę jeszcze się zastanowić tak na spokojnie nad wszystkim. Jutro może na świeży umysł i podrzucę Wam jakąś opinię na Instagramie. Przeczytałam dzisiaj w sumie na prawie że dwie książki. Nie słuchałam żadnego audiobooka. Jestem we wspaniałym czasie czytelniczym i bardzo się z tego cieszę. Zmykam już spać. Ogarnę się tylko i zawijam w kimono, bo to już jest naprawdę bardzo późna godzina jak na mnie. Ale tak, po prostu potrzebuję wyczytać te moje książki i sprawia mi to ogromną radość, więc korzystam z tego ile mogę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną ten dzień. Mam nadzieję, że taki niezobowiązujący vlog totalnie na luzie w domowym otoczeniu, bez żadnej presji czytania ani nic, Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie częściej takie treści, gdzie chyba więcej gadam niż vloguję, bo mam wrażenie, że gadanego materiału jest tutaj znacznie więcej niż przybitek. No ale tak wyszło. Tak wyszło. Dobrze, moi mili. Ja już zmykam. Tymczasem życzę Wam fantastycznego dnia lub wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. I widzimy się w następnych filmach. Pa!